Siema, witam was w drugim odcinku z Payday 2. Jestem Ektermi. Siemaneczko, zresztą się pierwszy witasz. Ja, jak zawsze. Oj, sorry, no. Muszę wyciszyć tylko dźwięki z Face'a, będą tym respawnowali. Dźwięki tak. Z Face'a, dźwięki z Skype'a, okej, okay, ja już jestem. Dobra, potrzebuję jednego levela, żeby mieć dwie wieżyczki, jej, tak. Jej, jej. Tak, u mnie jest to pierwszy odcinek na kanale, trochę w to już maniaczyliśmy. Maniaczyliśmy w to. 50 level, 40... Mam 43... Ja mam 43 godziny już na grze. Ale z czego te około 10 to jest po prostu włączone Payday w tle i tyle. Nie, tyle. Nie. Z 5 będzie taki, że włączyliśmy Paydaya i po prostu czekałeś na mnie, a na ciebie. No może. Z 5, 6. Ja mam zakupione takie rzeczy, mam JP36. Mi tam jeszcze hałasuje do jakiejś cholery. No przecież mam włączony 10. No tak, przecież. Dobra, wyłącz tego Face'a, po co on ma być w tyle włączony. Ja mam tak, JP36 z chyba najlepszą rurą wylotową. Hmm. Do tego... Nie, to nie. Laserek taktyczny. Oraz Milescape Scope. No i to tyle. Później tam mam w drugorzędnej broni P90. Bez jeszcze jakichkolwiek ulepszeń. Hapaj P90 startujemy. Tak, wiem. I pistolecik z tłumikiem na ciche akcje. Armor ubiera najcięższy i ammo baga, nie? Bo to się chyba przyda. Tak, ja biorę wieżyczkę, żeby im zrobić surprise. Mam też doktor baga i damera, a skille mam tak rozłożone. To i to. Dobra. Później to najwyżej pokażę, jak już będę nagrywał jakiś drugi odcinek. Startować. Tak, a jakbyście mnie słyszeli, to mam nowy mikrofon, muszę się tam pochwalić. Nareszcie. Tak. Kupiłem sobie Yeti do jasnej cholery. Burżuj! Burżuj, 551 zł z przesyłką mnie wszystko. Weź kupuj Armored Escape. Masz taniej. No, mam perka, że wszystkie rzeczy mam 50% taniej, czyli to co u mnie kosztuje 8250 lub Knupa kosztuje 16500. No. Nie wiem nawet, czy to się przyda, ponieważ tam trzeba dobiec do tego traka, on jest na drodze. Ale jak będziemy uciekać, to lepiej tam przynieść niż do helikoptera. Tam się nie da, tam tylko idzie uciec. Dobra. No właśnie, to jeszcze gorzej. W ogóle wiesz, jaka jest dziwka? Zabić tego kolesia w tym traku. Serio? Tak! Jest za to dziwka. No, aktualnie idziemy jakimś tirem, czy co to jest, no. Powiedziałbym coś, ale jest nagranie. Dobra. Zadanie jest proste, musimy wziąć kokę i ją przetransportować. Najpierw musimy się chwileczkę chronić. Dobra, ja już lecę. Czekaj, nie mogę rozstawić wieżyczki. Bajo! Kurwa! Ja zawsze tutaj uciekam, to jest chyba najlepsze miejsce do uciekania, jak mamy być. A, zrypałem! Co to było? Knup, nie zdychaj mi tam, okej? Okay? Co to było? Straciłem nagle życie, auto wybuchło. Serio? Ta. A no faktycznie, o kurwa! Ej, co to ma być? Po raz pierwszy nam wybuchło auto. Naprawdę. Patrz na moje życie, kurwa. No, ja tam tylko na chwilę wszedłem, nie? Ej, ale tego nie wiedziałem, że oni nam mogą auto rozwalić. Nie, wieżyczki w ogóle tutaj nie mogłem postawić. Nie bij mnie, dziwki. Dobra, wyciągnąłem całą kokę. Z Bogo. Przez twoją głowę zastrzeliłem jednego policjanta. Już się nawet kucnę. Kurde, ninja! Mam też perka, że rzucam dwa razy dalej torby. I biegam dwa razy szybciej z torbami, przez co knup mnie zawsze obraża. No bo jesteś teraz murzynem. Bałuj się, nic to mnie przeszkadza. Zabijesz tych snajperów. No zabiję. Kurwa. Tak, wiem. Później mi to będziesz najwyżej przerzucał na drugą stronę. Przez okno. Albo ja ci będę przerzucał. Nara, ja tam biegnę. I nie ma szans, żebym ja to przerzucił. No może faktycznie. Nie z tymi perkami. No dobra, to ja mogę rzucać, nie? Ja już sobie przerzucę bliżej okienka. Jolo. Kurde.
Co, przyciszę trochę dźwięki, bo nie wiem czy na nagranie to nie będzie za głośne. A, uzdechłem. Byłem na jednego hita. Bo jakiś do ciebie idzie? Nie idzie, bo po co? Po co iść do takiego lamera? Dobra, chyba już idzie do ciebie Hoxton. No dobra, ja się tu na razie utrzymuję, ale przydałaby mi się pomoc, bo mam 16 sekund. Knup! Mówiłem. Sorry, ciężarówka mi wybuchła. Tak, 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 zwalaj wszystko na ciężarówkę. Ej, widzę tunel, światełko. Zostawię weź jeden kul. Nie idź w stronę światła. Ani mi się wasz, idź tam już lopnikuj, nie? Ja idę tam na górę. Fuck! Surprise, motherfucker! Ej, jeszcze nic nie widzę! Jak ja nienawidzę tej mapy? Headshot, headshot, headshot. Dobra, czysto. Nie ma za co. Jelo. Osłaniaj mi dupę. Spoko. Mam nadzieję, że nie będzie mu się. Znaczy mam nadzieję, że będzie mu... Co za dupek, patrzcie go. Nie wierzyć. Mam nadzieję, że będziemy musieli tam, bo jeszcze jest druga forma, że musimy tam... Gdzie? No, move the coke. Where? Kurwie się zaraz. Co do? Tam, na górę. Nie, na pewno tam? Biegnę, czekaj. Tam już rzucaj. Mówisz? Jolo. Ta. Jest tam track? Gdzie czekaj. Jest track? Ej, dobra, jest tam track, okej. Okay. Widzę. No, no, no. To już tam dorzucam wszystko. Ale czekaj. Kurde, ten tutaj jest ten zaplątałem się. Ten zwyczajny. Jaki zwyczajny? No nie wiem, uzbrojony. Doskoczyłem! Ha, kurwa! Super, umarłem. Shotgunista, uważaj. Jolo. Mam mniejsze obrażenia, jak ci leczę. No, spoko. Thanks. Ja tu robię za tanka. Aha, tam mamy. Dobra, to... Ja to na razie wszystko tutaj wrzucę na górę, nie? Bo to będzie miało większy jakiś... Shit! Co się stało? Nic, nie ma tego taka. Jolo. No bo mnie... Ała, ktoś mnie... Jolo! Kurwa! Ała, ała! Tak ale... się strzela! Ale zbieram hity piękne. No. Kamizelkę straciłem prawie. Jeszcze to transportuję do traka. No spokojnie, ja to na razie wrzucam wszystko na górę, bo to... Bezpieczniejsze będzie tam na górze. Wszystko? Chyba wszystko. Potrzebuję jeszcze jednego punktu. Fuck, uważaj! O, oh, shit, jak oni się tutaj dostali? Taster? Ej, no skąd? Ej, no... Skąd mnie... Chyba sobie kupię tego upgrade na Tastera. Co się z działkiem bawicie? Jedno byś mi gdzieś amo. Ej, co tam robi worek na dole, ja przepraszam bardzo. Piłet? Drugi. Jolo. Trzeci. Serio, czy tak mówisz? No. Ale ładnie mało kasy za to jest. Co, że mi za kokę jest po 50 tysięcy. No. Okej. Okay. Gdzie my to mamy rzucać tam na dół po prostu? No. Bal się z tym rzucaniem. Jak ty mnie za to kochasz, nie? Kurde, nie dorzuciłem. Żeś mi stanął. Wait, what? No, pilnowałbyś swojej dupy. Co? Pilnowałbyś swojej dupy, patrz gdzie zaskoczyli. Eskaj, dawaj. Miesiączki miałeś? Kurwa. Teraz ty pilnuj, dawaj ammo. Właśnie, ammo. Dobry pomysł. Już muszę spę rypać. No to bier.
bierę, czekaj, przeładuję tylko. Nawet nie musisz, nie? Bo to... Wiem, ale sobie przeładujesz na zapas. No. Póki mam wolną chwilę. Nie zabijcie nam kierowcy, kuźwa. Dobra, come on. Fuck! Zabili? Nie! Help me! Tester. Yolo. Come on, come on, come on. Działko mi się amunicja. Dobra, chodź. Nie pieprz o działku. A działko jest bardzo przydatne. Nie. Już i tak go nie weźmiesz przecież. Szybko, póki nie ma nalotu. Yolo! Ja nie mogę biegać, kurde, tygodniami. No co, koleś, żyjesz? Co marudzisz? A teraz go tak zabić, nie? No... O! Coming in hot. Eciwka, dziękuję. No, dziękujemy. Za co eciwki? Tak, się eciwki nie pokazują. Pierwszego dnia Watch Dogs. Job, don't let the cops shoot and destroy the escape vehicle. Nie wiem. Oh fuck. Przypomniałem sobie, jaki jest drugi dzień. Jaki? Nie pamiętasz? Ja? Będziesz dymał. Kur. Fuck you. Kup może doktor Baga. Mogą być. Stać mnie, mam 2,085,000 ponad. 1,341,000, ale ja kupowałem upgrade dość drogi, a on po prostu szedł w niskie drzewka. Co się będzie? Nawet sobie snajpera kupiłem. Spoko. Jutro może wpłacę kasę, to będę miał te DLC-ki. No. Laserek. I rzucamy na drugą stronę. I rzucamy na drugą stronę. Ty mi tam osłaniaj dupę, nie? Dobra, ja się jedną wezmę. Tańczyć jak wam zagram. Zrobisz tą misję całkowicie po cichu. Nie da się przecież. Wiem. Ale już mamy na framing frame'a. Dobra, dawaj na drugą stronę już. Farming frame'a. Powiem ci tak, farming frame pierwsze dwa dni są nawet spoko. Ale trzeci jest zbugowany i to maksymalnie. Dobra, coveruj dalej dupkę. Dobrze, nikt ci nie powiększy odbytu. No, ja mam nadzieję, nie? Chyba. Ogólnie to jest chyba najlepsza metoda na tego, że jedna osoba, co ma... Wielu worków naraz. Co ma tego perka, że rzuca. Najlepiej to jest robione w dwie osoby, bo na przykład później dwie osoby tylko coverują i jedna rzuca i od razu przerzuca dalej. Na przykład stoi w tym miejscu i już rzuca tam dalej. Tak, ja tutaj coveruję inną kurkę. Jeszcze dodatkowo mam perka, że podnoszę znacznie szybciej worki. Wiesz sobie jeszcze dodaj perka tego, co ja mam, że 50 mi obrażeń jak coś robisz. Tylko, że musiałbym odblokować ścieżkę technicznie, ona mi się nie chce. Czekaj, co jest miny byś miał wtedy? No właśnie, ja nie używam min. Dobra, wszystko? Kurde, w trochę takim dziadowskim miejscu jest ten medykament. Amunicja jest fajnym. Dla chcącego nic trudnego. Tak. Teraz musimy czekać na przyjazd łódki. Tak, przyjazd. Zdjęcie. Przyjazd. Jolo. Mam nadzieję, że nie będzie za ciemno. Ponieważ ta misja jest akurat nieco ciemna. Ty jesteś ciemny. Milcz. Dobra. Jedno wejście coverowane. Spoko. Ja się tutaj bawię z panami na nieco dalsze odległości, ale tik nerwowy dostał. Strzelał w ziemię jak głupi. Upadł. Tik pośmiertny. Mhm. Czekaj, kiedy my to wrzucamy? Ten odcinek? No. Dzisiaj? Dzisiaj mi się tego nie chce renderować. Ja to wyrenderuję, jeszcze dzisiaj wrzucę. No to wrzuć, ale nie udostępniamy. Znaczy ja udostępnię u siebie. A tym będę ruska. Jeżeli ktoś jest z Podkarpacia, proszę o przyjście na Dzień Dawcy Szpiku Kości do Liceum Ogólnokształcącego w Nisku. Yeah.
Ach, ta reklama. Ach, ta reklama. Sorry, jestem tam wolontariuszem. Reklama dziedziną handlu, nie? Ej no, mogę mówić, co mi się podoba na materiałach. Ale nie na moim. Pal się wytnij, co to najwyżej. Piiiip. Piiiip. Ekstermin mieszka tam i tam, 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 tam. Też wytniesz? Tak. Jolo. Ej nie, powiem ci, że... Ty... No. Ty nie... Dlaczego tu robi jakiś statek coś? Nie mnie. Gdzie? Ufak! Przypłynęła już ta łódka? Nie! Weszli mi! No to jak pilnujesz? Ła! Ty kurwa! Muszę się pobawić z innymi. Wziął mi od tylca, nie? A to jak lubisz od tylca, to już... No ja nie. Właśnie nie lubię. Nie wnikam w gusta policjanta. Dok... O kurde, już wiem gdzie to jest. Dobra, to ja już niosę. O fuck. No. Nie, nie o to chodzi. Ze statku zeskakują. Serio? Co oni tam niby robią? Kurde, nie dorzuciłem. Nie chcesz wiedzieć. Wiesz co, ja tam walnę działówko. Możemy i tak tylko 4 przenieść. Więc raz, 2, 3 i 4. Kurde, mamy chyba tylko 5 worków, nie? No jolo. Jeden. A czekaj, nie było tam więcej? Było, ale możemy do niego tylko 4 zapakować. Ale mi chodzi, że więcej niż 4. Były, ale chyba część się spaliła tak jakby. Ej, worki nam wynoszą! Jak pilnujesz? Ty... Suko! Nie jest więcej, tu pieprzysz. Tak? No popatrz. Chodź tam, gdzie jest rzut, bo działkę tam ujebłem. To rzuć do tego kontenera, przynajmniej będą mieli trudno go wziąć. A nie, jest 8, faktycznie, lol. No, wydawało mi się, że część się jakby spaliła, nie? Tak jak to mieliśmy... Nie, właśnie ja wybiegałem i tego. I wszystkie próbowałem wziąć. Gdzie rzuciłeś ten jeden worek? Aha, masz go na plecach. Nie, wyciąłem go do kontenera, może się spakowały. Nie, spoko, bo one... zlewa im się ten... ta otoczka. Fuck. Co? Damo! Leżeć, jak już się położyłeś, to już leż. Leż jak na grzecznego pieska przystało. Żeby nie było, ja mam szacunek do policji, nie? A nie do psów. No, dziękuję. Dzień. Dobra, jelo. Nie, nie uciekamy. Nie. Ała! Ała, w dupcie mi biją. Lol, co to było? Może trochę niecelnie strzela te działko, ale... Trochę? Może? Dobra. Troszkę bardzo niecelnie. Taser eliminate. Ale ten statek tutaj mamy po raz pierwszy, nie? No. 45 tysięcy expa za to dostaniemy. Tarcza. Jola. No nie wiem, czy taki jolo. No, ona mi robi jolo. Fuck, dostaję. Weź go na siebie. Zdjęty. No i jebnij mi to ammo, albo nie dosypę tego. No, idźcie. Panu już dziękujemy. Rypaj. Patrz, ta koka jest warta 90 tysięcy, a jak tamto nosiliśmy, to tylko 4,5, nie? Dobra, spieprzamy. Czekaj. Taster. Dobra, rusz się, bo zaraz mnie dorwą. Jolo, jestem przy wyjściu. Ja też.
Jeszcze często porazili. Dobra. 20 minut. Dzielimy na dwa odcinki, na dwa party? Po co? Aha, przecież to już jest koniec. Boże, drogi. Ładnie, ładnie kaski robotę. Będzie. Minus 100% ekspa. Ej, nie, powiem ci, że World to jest łatwy, jak tak mam być. Jest łatwy, ale upierdliwy czasami. Tak. Ekspa? 47, 48. Akurat nie level. Jej, no, u mnie jest 4,50 i pół. Wiesz co? Zrobiłbym coś... A, jestem... No, a kurde. Wolałbym tą kasę. Miałem... Chciałem wybrać poprawie, ale miałem... Kurde, ale syf. Jolo. O! Znowu to samo. Umiesz tutaj sobie na P90? A nie wiem. Czekaj. Nextbird. A mam na P90. Spoko. Ja też tylko pokażę moje skille. Tutaj jestem stricte, żeby dostawać więcej expa, więcej ludzi związywać, szybciej biegać, tym podobne. I to jest ta redukcja tych kosztów. Jeszcze mam dominatora, chcę iść w Jokera, że policjanci będą po naszej stronie. Powiem wam szczerze, że mam tylko to, że chodzę 50% szybciej z torbami i 50% dalej rzucam. I że jak padnę, jak się będę wykrwawiał, to korzystam z broni pierwszorzędnej, czyli z mojego JPEG-a, zamiast z pistoletika albo... P90 jest spoko, jak to. Albo P90. W techniku nie mam nic, a w Ghostie to idę właśnie stricte w Ghosta. Chcę iść w końcu w lockpicking, że mogę po cichu sejfy się włamywać. Tak, a ja mam w techniku całe lewe, tylko jednego AES-a na trzecim tierze. Na środku mam... C4 to jest piąty tier na ace'ie i później od trzeciego w dół wszystko i pierwszy na ace. Po prawej stronie mam do czwartego tieru i dwa środkowe na ace'ie. Nie chcę się coś co jest. No, Knoop idzie stricte w takiego szybka akcja, czyli drille, żeby się szybciej włamywać C4. Dawaj ukraińską robotę, pokażemy jak to działa. No okej, okay. Jak coś znajdę, nie? Bank najwyżej. Stać bank, nightclub, czekaj. Bank. Bank. Ukraińską robotę na very hardzie. Bo overkill może się nie udać. Bane, watchdogs. Vlad. Vlad, Ukrainian job. Hard. Lol. 420 tysięcy w jakby depozycie, że tak to ujmę. Mam 26,5 miliona, więc spoko mogę korzystać. Buy contract. Tak. Okej. Okay. No, 313 to... expo. No, za dużo razy robiliśmy już tą ukraińską robotę i to... Za dużo razy ja na tym 50 level biłem z 49. No, to teraz robimy stricte dla kasy i dla... Kart. I dla kart, tak, o które warto jednak walczyć. Co prawda, dla mnie już nic przydatnego nie ma. Znaczy wiesz, jak chcę maskę jedną sobie kupić i... Tyle. Nie, i odblokować parę ulepszeń, typu tłumiki do P90 i tłumik do... Jak się nazywa, JP. Już. 6. Już, startuje sekundka. Chyba. Okej. Okay. Start. Czekaj. Dobra, możesz startować. Coś kupujemy? Nie. Już to będzie 50 sekund niecałe. No. Dobra. Przytrzymuj już sobie G. Już mam G i W. Kradnij. Kurwa, tytan. Serio? Ta, jolo. Numera. Drugie jest tego. Nienawidzę jak jest tytan. Tak, bo tytanowych się nie da C4 rozpalić. Tak. A ja teraz sobie tutaj powoli... Pusty jeden save. Serio. Ja teraz sobie tutaj kradnę rzeczy. No to też jest zawsze dodatkowy hajs. W ogóle tą misję wykonałem w 43 sekundy maksymalnie. Znaczy minimalnie. Ładnie.
Dobra, nie będę się patyczkował z tymi szybami, rozwalę jest P90. To powiedz, żeby wszyscy tego byli na ziemi. 120 sekund. Mara. Ziemia. O właśnie, wiesz jak zbagować grę? Jak? Jak masz te 4. No. I zaczniesz strzelać w safe, kiedy ma wybuchnąć, to klapa zostanie przy safe. Znaczy zostanie wysadzona, ale klapa będzie jakby ty powiedzieć. Serio? Nie odleci. Spoko. Ostatnio w safe house sobie próbowałem różne rzeczy. 97 sekund. No to ja przypilnuję tej drzwi tutaj. Misja jest też prosta, po prostu musimy się włamać do jednego z tutaj z dwóch safe'ów, w których jest tiara. Tak. Musimy ją ukraść i po prostu spieprzeć. Na tym cała misja polega. W C4 jest to łatwo, po prostu knup przychodzi, wysadza safe'y, ja za ten czas kradnę rzeczy z sklepu i wychodzimy. No, wchodzi i wychodzi po prostu. No, a ja za ten czas sobie trochę pokradnę. No. Ogólnie misję idzie zrobić po cichu. W skrócie polega... No, zrobiliśmy już niejednokrotnie. W skrócie polega ona na tym, że wchodzimy tutaj od tyłu. Przebieramy się, zabijamy strażników, którzy chodzą po tyle. Tutaj po obrzeżach tyłu, jak na przykład ten pan. Normalnie go zabijamy po cichu. Wchodzimy od tyłu. To akurat Knup ma jeszcze perka, że wiertą chodzą znacznie, znacznie ciszej, przez co ci ludzie tam nic nie słyszą, co jest głupie, ale taka jest gra. Obezwładniamy tutaj ludzi, których trzeba. Może jeszcze mam za głośne dźwięki. Obezwładniamy ludzi, których trzeba i po prostu kradniemy z sejfów i uciekamy po cichu. Cała filozofia. Nic trudnego, a misja bardzo przyjemna. Ja zdałem kolacyjkę, dostałem w końcu jakieś jedzenie. No, jak widzicie, początek tutaj nie jest trudny, po prostu przychodzi tylko policja i oddziały SWAT. Dopiero później się już robi hardcore, ponieważ na przykład wejdzie buldożer i jest po grze. Ninja! Gdzie? Nie wiem. Gdzieś ty miał... Słyszałem chuja. No tylko by z jakimiś sferami nie zbili. Gdzie jest van? No, teraz musimy czekać na vana. Szkoda, że go nie mogą postawić wcześniej. Ja już nam tutaj wyczyszczę drogę. Okej, okay, spieprzamy. Co cię tam obezwładnili, czy co? Tak, zakrajmy IP. Dobra, spieprzamy. Ja wziąłem załogi na siebie. Ja już jestem spieczny. I misja gotowa. Nic trudnego. No i escape. No, no i oczywiście escape, ale ja mam tylko jeden worek na sobie, chyba też nie. Mhm. No, więc ten escape będzie bardzo banalny. Najgorsze są escape'y, gdzie mamy na przykład po 5-6 worków, ponieważ nie dość, że musimy... To znaczy nie musimy, ale możemy te worki wszystkie przetransportować z miejsca rozbicia do nowego podstawienia. Reduj. Dobra, sprawdzam wszystko. Tutaj się nic nie kupi. Jeszcze się napiję. Rozstawienie standardowe. Knop korzysta z tych samych broni. JP90. O, już masz dwie te. Dwa Sentrygany. Da. To ty korzysta z moich broni. Nie. Ja pierwszy kupiłem. Dobra, bierz jeden worek, ja biorę drugi. Serio myślisz, że my się poddamy? Kuleczka w łeb. Mam fajny patent, patrz. Co masz? A po drugiej stronie drugie. YOLO. To gdzie Dobra. Uciekamy? Tutaj, czy... Ja jem kolację. Aha, schowałeś się do mana. Dobra, ja się trochę pobiję. Ała. A to tu jest pan. Ładnie napieprza to twoje działko, tylko tak trochę niecelnie.
Tycho! Dobra, Tindy chyba nie przyjedzie, chociaż... Zbliża mi się instancja. Ała. Nienawidzę w tej grze flashów. A ja nie dostałem. Dwie minuty musimy czekać, no bo ty kampisz w... To są najsłabsze. W sensie goście się podniesie na grober w łeb. To są najsłabsze jednostki, wystarczy jedna kulka w łeb i koleś umiera. Dobra. Kolejny... Weź mi ostatnia, bo nie mam ręki na myszce. To jedz drugą ręką. A ja jem dwoma. Co ty masz dobrego? Białyste z kanapeczkami, twarożek. Aha. Jedną nabyłem czerek, a drugą tego, bułeczkę. Mieliśmy tu jakichś zapadników? No żeby było. W ogóle tak nagle pusto się tutaj zrobiło, nie? Tyle aut, a wszyscy ludzie sobie od nich uciekli. Ale ładnie polecam. No wiesz, ja też zostawiam zawsze auto na środku skrzyżowania. No. Zwłaszcza jak jest strzelenina, nie? No, nie. Takiego Bentleya zostawić. Wtedy to przed policją muszę uciekać. To jest akurat... Dobra, ja się nie będę wypowiadał na temat marek, ponieważ to nie jest mój... Moja dobra działka. Podobne auto do tego mi wyjechało na tego, na rondo. Bentley. Wymusiło pierwszeństwo i mocno wypadku nie zrobiło z ciężarówką. GG. No. Chyba, tutaj chyba nie będzie podjeżdżał, będzie podjeżdżał tam, gdzie ostatnio z obrazami kampiliśmy. Kocham Ragdola w tychże. No, on jest akurat fajny. Puk, puk? Nie, nie ma nikogo. Zamknięte. No. Żyjcie swoim życiem, działka. Shit! Trochę za bardzo przykozaczyłem. Tak się strzela, nie. Przycelowanie, jak to pizd. Jolo. 33 minuty. Cinka. Nie, źle. No. A to się to podnieca. Ty, ale... No dobra. Kasy jest dużo. To jest słabo z kasą właśnie. I proszę. 8300, jeb, minus 6300. Jeszcze karta oczywiście na sam koniec. No kurde, znowu mi się jakiś syf trafi. No. Mm-hmm, nie tak źle. Nie będę... The bitter, the better. Nie będę narzekał, jak mam być szczery. Ja i tak nie mam na co tej kasy wydawać. Kurde, muszę zdobyć jeszcze jeden level, żeby w końcu ten lockpicking sobie zrobić. Ale i tak jeszcze później będę... I tak jeszcze będę potrzebował 8 leveli na to dziadostwo, żeby móc... Czekaj, ale to będzie tłumik, tłumik, że tłumik? No właśnie sam nie wiem, jak to działa, nie? Czy mam go w P90? Mam go też P90. Tak? No. No nas połałaś. Teraz będę biegał tylko z P90. Ale to będzie tyle na ten odcinek. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się i do następnego odcinka. Na razie. Thank you.